Po całym życiu, spędzonym na poszukiwaniu wiedzy, jedno pytanie wciąż mnie dręczyło. W jaki sposób powstał nasz świat? Przedwieczni zostali zniszczeni tysiące lat temu, a wraz z nimi całe życie. Ona pokazała mi, jak się odrodziło. Wygnana dziewczyna, nieświadoma swojej roli. To przez nią dowiedziałem się, że życie przetrwało wyłącznie dzięki cudowi technologii. Nowy świt. System terraformujący złożony z 9 funkcji podrzędnych. Każda miała udział w odtwarzaniu Ziemi od nagiej skały, potętniący życiem świat. O który dbają i który chronią maszyny. Wraz z nią poznałem największą tajemnicę. Tajemnicę jej narodzin. Że jest klonem Elizabeth Sobek, twórczyni Nowego Świtu. Zrodzona, by zapobiec nowemu wymarciu. Do którego dążył Hades, okrutne SI, wybudzone przez tajemniczy sygnał nieznanego pochodzenia. Z moją drobną pomocą zwyciężyła w bitwie pod miastem zwanym Południkiem. I została czempionką całej ludzkości. Ale choć jest przydatna, muszę zostawić ją samą. Ponieważ gdy ona naprawiała to, co zniszczył Hades, ja dokonałem nowego odkrycia. Zwiastuje zarówno zniszczenie, jak i nadzieję. Kończy mi się czas, Elizabeth. Ziemia umiera. Ludzie cierpią, a wkrótce zaczną głodować. System terraformujący wymknął się spod kontroli. I tylko ja mogę pomóc. Ponieważ mam twoje DNA. Wkrótce dotrzemy do miejsca bez powrotu. A wtedy zagłada. Od miesięcy szukam pewnej rzeczy. Kopii Gai, SI twojego autorstwa, która miała wszystkim kierować. Ale każdy trop, na jaki natrafię,
okazuje się ślepym zaułkiem. A każdej nocy nawiedza mnie ten sam sen. Kroczę pod rozgwieżdżonym niebem przez łąkę pełną kwiatów. A kiedy docieram do środka, widzę ciebie, Elizabeth. Czekasz na mnie, choć nie żyjesz już od tysiąca lat. Byłaś jak matka, najbliższa osoba. A ja przez chwilę czuję się kompletna. Ale to się kończy. Zawsze zostaję sama. Ten świat to twoja spuścizna, Elizabeth. Nie pozwolę jej przepaść. Ta dolina to ostatni trop. Ostatnia nadzieja na odnalezienie kopii Gai. Zrobię wszystko, żeby ją znaleźć. Przysięgam. War? A oto Jeyloi, zbawczyni południka, namaszczona przez Nora. Wiesz, że nie znoszę tych tytułów. Cóż, pomyśl o tym, jak okaże za ucieczkę tego samego dnia, którego pokonaliśmy Hadesa. Byłam wyrzutkiem, pamiętasz? Nie lubię świętowań. Ta. Ale to było dla ciebie. Wiesz. No. To co robimy? Musi być pilne, skoro tak znikłaś. Myszkowanie po pradawnych ruinach? A może coś związanego z zarazą? I to w sumie, ale powinnam... O nie. Od dawna już za tobą idę. Bo wiesz, po wszystkim, co zrobiłaś dla Nora, moich bliskich, przysiągłem ci pomóc ze wszystkich sił. Zostanę z tobą. Jak kora na drzewie. Dobra, ale jeśli masz ze mną iść, powinieneś widzieć to, co ja. Fokus. Nie sądziłem, że zyskam drugie spojrzenie. Drugi dam później i pokażę, jak robić kopię danych. Danych? Informacji na fokusie. Długa droga przed nami. Wyjaśnię ci wszystko na bieżąco. Cały czas tak patrzysz na świat? Od kiedy byłam dzieckiem. Chodź. Idziemy? Dobra, trochę się poharatałam po drodze.
Poszukajmy roślin leczniczych. Zrobimy zapas. To co? Szykuj się na pierwszą lekcję z fokusem. W porządku. Pora na nas. Te rośliny nie przypominają flory ze świętej ziemi. Fokus pomaga dojrzeć te, które są potrzebne. Proszę, rośliny przy strumieniu się nadadzą. Cóż, przynajmniej czuję się lepiej. Dobrze, trzeba iść dalej. Może warto po drodze zerwać więcej tych roślin. Tak, dobry pomysł. Ruiny. Tam właśnie musimy iść. Nie wiem, kto umieścił te liny, ale możemy po nich zjechać. Czego właściwie szukamy? Kopii zapasowej. To SI. Trudno to wyjaśnić. Może tak. To zestaw instrukcji, które pomogą naprawić świat. Brzmi na skomplikowane. Jastrząb Boski. Zbierają części z martwych maszyn. No i... Zostawiły po sobie szczątki. Pakowano w nią sporo strzał. Muszę się temu przyjrzeć. Ktoś zabił tę maszynę niedawno. Kto jeszcze mógłby tu przyjść? Nie wiem. Lepiej przygotujmy zapas strzał. Mogą czekać nas kłopoty. Dobrze, że zerwaliśmy już trochę marszczyny. Tam jest drabina, ale niedostępna od tej strony. Nic, czego nie strąci dobrze wymierzona strzała. Teraz tylko znaleźć cel. Udało się. Proszę, proszę. Co to za miejsce? Nie wiem. Transmisja. No, wiadomość tego nie precyzowała. Wspominała tylko o kopii tutaj. Musimy znaleźć wejście. Powiedz, co się działo, kiedy opuściłam południk? Kiedy ludzie zauważyli, że zniknęłaś, wybuchło zamieszanie. A
A potem niektórzy doszli do wniosku, że nie odeszłabyś bez powodu. I tak właśnie było. Rdza nie tylko zatruwa rośliny. Ona zabija też zwierzęta. Czyli ludzie też od niej zachorują i będą głodować. Nie pozwolimy na to. Schodzimy. Zaniepokoiły. Jak to załatwisz? Fokus nam pomoże. Możemy przeskanować maszynę, zanim ruszymy do walki. Dobra. Jeszcze chwileczkę. Dobra. Widzisz te świecące rzeczy? To jego słabe punkty. Łapię. Chodzi kolejna. Fokus wie to wszystko. Odczytuje dane z maszyny. Jak łowca badający zwierzynę? No, coś takiego. Więc po moim odejściu i tym całym zamieszaniu, co zrobiliście? Cóż, po świętowaniu moja matka poprowadziła resztę Nora do domu. Król Słońce kazał swoim ludziom odbudować miasto. A ja ruszyłem cię odszukać. Zrobione. Ktoś zastrzelił też tę maszynę. Mówiłaś, że masz fokus od dzieciństwa. Tak. Znalazłam pierwszy, kiedy wpadłam do ruin. Pozostałe znalazłam w starej skrytce, niedawno. Dobrze mieć zapas. Thank you.
Będzie dobrze, War. Witamy w kosmodromie odległego Zenitu. Odległy Zenit? Wiem, że handlowali technologią z Nowym Świtem, ale... skąd mieliby kopię Gai? Prosimy zarejestrować się w recepcji. Chyba chcę, żebyśmy się przedstawili. Trwa sprawdzanie tożsamości. Odmowa dostępu. Prosimy zaczekać na asystę personelu. Doktor Sobek. Chyba nie byli w najlepszych stosunkach z Elizabeth. Dobra, czas dostać się do środka. Trwa sprawdzanie tożsamości. Odmowa dostępu. Nie rozpoznano danych. Mnie też chyba nie lubią. Powinno dać się otworzyć siłę. Sprzęt do wspinaczki. Ktoś musiał się tu dostać od góry. Ktokolwiek to zostawił, mógł też załatwić tamte maszyny. Gdzie jest teraz? Ach, co to za smród? Cały obóz. Zmieciony. Musieli zjawić się tu w poszukiwaniu łupów. Kwas. To tłumaczy zapach. Wygląda też, że coś dużego spadło z góry. Przewaliło się przez obóz, a potem przez ścianę. Cokolwiek tędy przeszło, zostawiło to za sobą. Jeśli uda mi się poruszyć część gruzu, powinnam się przecisnąć. Może w obozie będzie coś przydatnego? Aloy, chodź tu. Chyba coś znalazłem. To chyba jakiś oseramski prototyp albo coś. Ten hak może zaczepiać o różne rzeczy. A to go wciąga. Wygląda na popsuty, ale może da się naprawić. Zaczepić o ten gruz. I pociągnąć. To zadziała. Mogę przeszukać obóz fokusem, znaleźć sprzęt do naprawy. Mój fokus wykrał trochę ciekawych rzeczy. Biedny. Kwas przeżarł się przez jego pancerz. Część maszyny. Może pomóc naprawić zębatki. Kable maszyny. Silniejsze od lin. Dobrze. Myślę, że mamy wszystko do naprawienia tego narzędzia. A może nawet ulepszenia go. Możesz użyć tego warsztatu. Proszę. Przy... ciągacz. Teraz wypróbujemy go na gruzach.
kreski. Może przyciągać, pomoże pozbyć się gruzu. Niż myślałam. A? Do czego to służy? A, chyba dam radę się tam dostać. O, udało się. Przyciągacz to dobra rzecz. Szkoda, że mamy tylko jeden. Spokojnie, znajdę drogę dla ciebie. Chyba mogę to włączyć. Przyjemność pokazać Państwu odległy zenit. Zapomnijcie, co słyszeliście. Prawda jest prosta. Mówimy, sięgaj ku gwiazdom, nawet jeśli musisz w tym celu przebyć 8,6. Dobra, znalazłam drabinkę dla Varla. Proszę, zapraszamy do Auli, gdzie opowiemy o naszych planach. Ciekawe, co jest. No i Varl. Auli. Dzięki. Ludzie, Homo sapiens, my. Zawsze przekraczaliśmy granice jako odkrywcy, pionierzy i zdobywcy. A teraz odległy zenit wykonuje kolejny krok w przyszłość. Dlatego jesteśmy dumni ze wskrzeszenia Odysei. Nasze rządy porzuciły ją na orbicie, ale odległy zenit zmodernizuje ją w niespełna dekadę. Lecz to dopiero początek. Gdy statek będzie gotowy, wyślemy Odyseję wraz z załogą tam, gdzie nie dotarł jeszcze żaden człowiek. Stworzymy pierwszą ludzką kolonię pozaziemską. Odyseja będzie leciała do celu 300 lat, ale gdy spojrzymy w niebo, będziemy wiedzieć, że tam jest. Tak jak mawiał nasz założyciel, zmarły Peter Chimwumbe, prawdziwą formą nieśmiertelności jest... Dane uszkodzone. Wstrzymano. Przedwieczni mogli podróżować po niebie? Wśród gwiazd? No... tak. Tak jakby. Ten statek Odyseja nigdy nie dotarł do celu. Coś poszło nie tak i wybuchł. Oto Elizabeth dała im kopię Graal? Dla ich kolon? Błąd. Uszkodzone pliki prezentacji. Pliki rekrutacji dostępne. Czy chcesz wznowić? Tak. Wznów. Zobaczmy, co jeszcze powiedzą. Wszyscy znamy prognozy. Wahania gospodarcze, nieznane pandemie, oszalałe SI.
Ile zostało czasu do kolejnej katastrofy, która skutecznie zagrozi światowej elicie? Zenit wyznaje jedną zasadę. Racjonalną ucieczkę. Dlatego sięgamy gwiazd. Wiecie, co tutaj budujemy. Infrastrukturę pomocniczą dla Odysei. Nowoczesne centrum danych wspierające gwałtowny postęp technologiczny. Zresztą widzieliście, jak zarządzamy opinią publiczną. Dlatego dołączcie. Zarezerwujcie koje na Odysei. Uwolnijcie swój styl życia od ziemskich trosk. Mieli rację co do końca świata. Tylko nie wiedzieli, jaki to koniec. Więc wszystko, co mówili o następnym kroku ludzkości, to było kłamstwo. Oni chcieli wyłącznie ocalić własną skórę. Wiesz, i tak niewiele z tego wyszło. Ten cały Oswald wspomniał o centrum danych. Tam. Kopia. Powinna być właśnie tam. Przestanę przekonać. No to trzeba iść dookoła. Chodźmy. To miejsce naprawdę bardzo zarosło. Głębiej w ruiny. Ciężko. Nie wiem. To właśnie zamiło tych oceanów. Lepiej mieć oczy otwarte. Oj, mam otwarte. Tutaj. Nie chcemy, by wezwały kolegów z podziemia. Cicho. Mój z prawej, a twój ten po lewej. Jasne. Podchodzę. Muszę się zakraść i wykorzystać włócznie. Nie może mnie zobaczyć. Najpierw muszę go zeskanować. Sprawdzić, którym wychodzi. No, mogę rzucić kamieniem, odwrócić uwagę. Wtedy podejdę po cichu i uderzę z nienacka. Muszę tylko poczekać na odpowiedni moment. Czas rzucać. Szlak! Nie wyszło! Muszę się zakraść i wykorzystać włócznie. Nie może mnie zobaczyć. Najpierw muszę go zeskanować. Sprawdzić, którym wychodzi. Szyna! Nie wyszło! Odchodzę. Muszę się zakraść i wykorzystać włócznie. Nie może mnie zobaczyć. Najpierw muszę go zeskanować. Sprawdzić, którym wychodzi. No, mogę rzucić kamienie. Odwrócić uwagę. Wtedy podejdę po cichu i uderzę z nienacka.
Muszę tylko poczekać na odpowiedni moment. Czas rzucać. Dobrze. Teraz muszę mi wywalić łucznię. Mam cię. Też dałem radę. Przed nami więcej tych maszyn. Nic, z czym sobie nie poradzimy. Zrobione. Chciałam ci powiedzieć, widzę, że trochę zmieniłeś swój wygląd. Wiem. Nie miałem czasu się ogolić, skoro próbowałem cię wygolić. Nie martw się, to nie nastąpi. Dobrze. Jeśli mój zarost cię drażni, to przepraszam. O Saramowie musieli użyć ładunków wybuchowych. Kilka udało im się dorwać. Tu była jakaś barykada.
Maszyny się przez nią przebiły. Zachowam to na później. Seramowie nie mieli okazji tego użyć. Uwaga, pułapki. Może uda mi się je rozbroić. Proszę, będą z tego nawet jakieś zapasy. Nawet nie wybuchła. Rozbroiłam ją i mam więcej surowców. Wygląda na kolejny obóz. Skoro tu jesteśmy, może zrobimy parę pułapek. Przydadzą się w walce z maszynami. Dobry pomysł. Przyda? I proszę. Wybuchowa pułapka. Jeśli coś na to wlezie, nie będzie wiedzieć, co się stało. Tutaj, Aloy. Chyba widzę drogę na górę. Maszyny przed nami. Nie sądzę, by to służy. Wszystko mi. Widziałem już te maszyny. Węszyciel. A to coś nowego. Zobaczmy, jakie ma słabe strony. Może uda się podłożyć jedną z pułapek na jej drodze. Postaw to tutaj.
czysto. Chodźmy dalej. Byłaś w wielu ruinach przedwiecznych. Wszystkie tak wyglądają? Wszystkie skrywają jakieś sekrety, ale... Oby do nas nie przyszło. Zbiera się tam jakaś wielka burza. I częstsze. Co do burz, skażonej ziemi, rzek i jezior duszonych przez glony, narodziłaś się, by to naprawić. No, ale bez kopii zapasowej i tak mi się nie uda. Chyba ciągle krążymy wokół centrum danych. Musimy przebić się przez ten duży budynek po prawej. Chyba musimy się wspiąć. No to tędy nie pójdziemy. W końcu 1000 lat! To chyba jakiś pokój spotkań. Drzwi po drugiej stronie są zamknięte. Obok stołu jest Anzu. System terraformowania Nowy Świt. Dziecko dr Elizabeth Sobek. Wraz z funkcjami podrzędnymi Gaia, główny system, wdraża zaawansowaną inżynierię planetarną. Wielki atut w naszych zmaganiach o kolonizację kosmosu. Pierwsza faza. Ustanowić zasób w zakresie projektu Nowy Świt. Status zakończono. Druga faza. Zasób w sposób tajny prześle kompletną kopię Gai i jej funkcji podrzędnych do tutejszego centrum danych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, załoga Nowego Świtu nie dowie się o tej transmisji. Ryzyko. Wykrycie operacji może skutkować wycofaniem się Nowego Świtu z już wynegocjonowanej bazy danych Apollo. Należy uważać, by nie zaalarmować Travisa Tate'a, eksperta odpowiedzialnego za protokół Hades. Dodatkowo, należy zachować szczególną ostrożność w stosunku do pani dr Sobek. Będąc jedną z wybitnych światowych technologów, mogła zastosować nieprzewidziane środki bezpieczeństwa. W załączeniu kompletna ocena. Tym samym kończymy streszczenie. Sądziłam, że Elizabeth wysłała im kopię, ale to nieprawda. Odległy zenit wykradł Gaję. Aloy, dlaczego ta kobieta wygląda jak ty? Już w porządku. Wyglądamy tak samo, ponieważ jesteśmy takie same. Genetyczne kopie. Przecież to jedna z przedwiecznych. Jak możesz być nią? Ponieważ nie urodziłam się, tylko zrobiła mnie pewna maszyna. Dlatego nie mam matki i zostałam wyrzutkiem, jako niemowlę. Nie rozumiem. Jaka maszyna może stworzyć człowieka? Pamiętasz, jak mówiłam, że kopia to zestaw instrukcji? Więc to coś więcej. Nazywa się Gaia. I przez długi czas dbała o świat, do czasu, aż się unicestwiła. Stworzyła mnie. Miałam ją przywrócić. Tylko ja mogę to zrobić. A to miejsce to moja ostatnia nadzieja.
Wspominałaś, że weszłaś do Góry Wszechmatki i rozmawiałaś z boginią. To była ta Gaja? Tak, ale to nie jest bogini, Var. Bogini nie ma. A skąd wiesz? W końcu to ona powierzyła ci święte zadanie. Miałam kiedy to przemyśleć. Bez obaw. Bogus ci pomoże. Ale na razie, według raportu, chcieli zapisać wykradzioną kopię Gai w centrum danych. Tam więc musimy iść. Dobrze? Popatrz tylko. Aloy, chodź tu. Znalazłem coś, co może ci się przydać.